Zarówno polskie rybołówstwo, jak i przetwórstwo ryb w tej chwili boryka się od kilku już lat, albo nawet i kilkunastu, z takim czarnym PR-em, jaki niekiedy próbuje się robić rybom bałtyckim, twierdząc, że są one szczególnie zanieczyszczone, wręcz trujące, przestrzega się konsumentów przed ich jedzeniem. Biorąc pod uwagę wyniki badań, które są prowadzone zarówno w Morskim Instytucie Rybackim w ramach projektów naukowych, jak i przez inne instytucje w ramach programów monitoringu, mogę powiedzieć, że jest to rzeczywiście mit. Wyniki badań świadczą o tym, że poziomy zanieczyszczeń, które aktualnie mierzymy w rybach bałtyckich, są znacznie niższe niż te limity. Ryby bałtyckie są na pewno bezpieczne dla zdrowia. Ludzie nie mają świadomości, jak wiele naszych bałtyckich ryb wyjeżdża z Polski do wspaniale, cudownie wyedukowanej ekologicznie Europy Zachodniej i Europy Północnej. Tymczasem do Polski trafiają ryby, nazwijmy to, z innych mórz i oceanów. Chciałbym, żeby Polacy zaczęli jeść nasze polskie, bałtyckie ryby, naturalnie bałtyckie ryby, do których jest nam najbliżej. Najbliżej. A nie tak, że naszymi rybami, wspaniałymi rybami, zajada się pół Europy, tylko nie Polacy. Jeżeli chodzi o działania prośrodowiskowe, to my nie ograniczamy się tylko do tego, że po prostu dbamy tak o stan zasobów w naszym życiu codziennym, kiedy po prostu raportujemy tak, jak należy, kiedy poławiamy te ryby tak, jak należy, takimi sieciami, jak się powinno, bo to jest jakby jedna strona medalu. Ale my również prowadzimy działania takie prośrodowiskowe. Ja kilkakrotnie udało mi się pozyskać dofinansowanie unijne, na przykład na projekty usuwania z dna Bałtyku sieci widm, utraconego przez rybaków sprzętu połowowego. To nie jest oczywiście wszystko. Bierzemy udział w projektach certyfikacji naszych staw w standardzie MSC. Realizujemy projekt w tej chwili naturalnie bałtyckie, w którym chciałbym przybliżyć nasze bałtyckie ryby Polakom. Nie ma co mówić, że nie powinniśmy ryb jeść, ponieważ ich walory zdrowotne są bardzo duże. Natomiast to, co możemy wszyscy robić, to dbać o środowisko i wychowywać kolejne pokolenia właśnie w tym duchu, żeby im to uświadamiać, skąd te zanieczyszczenia się biorą. Że to nie jest kwestia tego, że tylko jakiś zły przemysł produkuje coś, co jest dla nas niekorzystne, ale my wszyscy oddziałujemy na środowisko.